już tej szkoły. Jestem matką dwójki dzieci, która przez całe lata prowadziła w szkołach podstawowych obu córek zajęcia, warsztaty. Udzielałam się niesamowicie. Jestem trenerem klasy. Jestem trochę arteterapeutką, może już teraz troszeczkę mniej. Jestem nauczycielką w niezwykłej szkole i trenerem ITS-u, czyli Instytutu Turyzmu Szkolnego. Tam mam warsztaty kreatywności. No i grafikiem, który już teraz coraz rzadziej próbuje wyrazić swoje myśli. I takie dla mnie jest istotne kulturotwórcze działanie szkoły, edukacyjne działanie instytucji kultury może się pojawić tylko, gdy będzie szansa na nieformalne spotkanie ludzi, którzy czują, myślą i są zdolni do refleksji, stawiają pytania i potrafią sprowokować ich zadawanie. Którzy potrafią zaszczepić bakcyla ciekawości. Ja sobie tutaj pozwoliłam, ponieważ mówiliśmy o sytuacjach formalnych i nieformalnych, troszeczkę się posłużyć wiedzą o kulturze. I ponieważ szkoła to takie miejsce sytuacji formalnej, gdzie mówi się o różnicach, jest jakieś narzucanie ról, różnica między nauczycielem a uczniem, nauczycielem, dyrektorem. W naszej szkole jest troszeczkę inaczej. U nas pojawia się całe mnóstwo, cały obszar nieformalnych działań, które są równie ważne jak to, co się dzieje edukacyjnie. Innością naszej szkoły jest to, że oprócz tego, że się klas nie powtarza, że się wybiera indywidualnie swój program, że można uczestniczyć w rozmaitych zajęciach edukacyjnych, artystycznych również. No przede wszystkim takim symbolem jest ten dzwonek tutaj taki, bo my dzwonka jako takiego nie mamy. To jest nasze świętowanie. Dzwonek jest takim symbolem tego, że jak wołamy do galerii otwartej, czy jakieś inne miejsce, najczęściej robią to uczniowie, to znaczy, że świętujemy. Jest to równie ważne właśnie zajęcie edukacyjne. Powstała taka książka właśnie pod redakcją Adrianny Ciasto Sadla, dokładnie w tym roku wydana, Ala czy nowa kultura szkoły, stąd jesteśmy tutaj w tym temacie. No i to mieszanie się sytuacji formalnych i nieformalnych. Nauczyciele uczą się od uczniów naprawdę i jesteśmy partnerami w odkrywaniu świata, ponieważ tak jak wspominałam, uczeń może wybrać nauczyciela, tutora, opiekuna, nie ma u nas takich klas typowych i może korzystać z wszystkich dostępnych w szkole zajęć artystycznych, ułożyć sobie plan według własnych potrzeb. Mogą się rozwijać talenty muzyczne i plastyczne, i różne inne fotograficzne jeszcze. Ale również pojawia się możliwość organizowania spontanicznych i zaplanowanych zdarzeń artystycznych. No i to nas mobilizuje do aktywności na różnych płaszczyznach i właściwie tak naprawdę na co dzień. No właśnie, to są takie radosne chwile, które pojawiają się przez cały czas, ponieważ my rozmawiamy ze sobą. Nie mamy, tak jak tutaj już mówiłam, pokoju nauczycielskiego. Nauczyciele z uczniami są na tym często, nie zawsze. I w sumie spotkania to jest chyba najważniejszy temat i najważniejsza wartość w naszej szkole. Bo to są zarówno spotkania między nauczycielem a grupą, jak i właśnie tym opiekunem, tutorem. I takie sytuacje, które się pojawiają, no właśnie, to... Ja sobie tutaj pozwoliłam na mój taki tekst wkleić, który wiąże się bardzo mocno z warsztatami artystycznymi. Tutaj cytuję Jana Berdyszaka, że bardzo ważne jest dla mnie w mojej pracy i myślę sobie, że też w pracy moich kolegów właśnie to doświadczanie, takie różne od doświadczenia, czyli to, że my sobie ciągle jesteśmy gotowi na to, co się dzieje w trakcie naszych spotkań, czyli ta lekcja, u nas nie ma lekcji, nie ma takich, nie ma tych dzwonków, nie ma typowego podziału, stąd w każdej chwili może się zdarzyć coś takiego, że, my, że ktoś bierze aparat, robi zdjęcia, że zaczynamy, inicjujemy jakiś projekt, a potem to już jest ten proces, który zostaje kontynuowany albo nie. To zależy od osoby, od człowieka. Może to być uczeń, słuchacz, nauczyciel, pani z Akademii Sztuki Trzeciego Wieku. A tutaj są te takie rzeczy, które są bardziej może kulturalne, czyli właśnie bardzo często zapraszamy grupy młodych ludzi do nas, organizujemy tak zwaną gimnazjadę, czyli taki przegląd twórczości artystycznej uczniów gimnazjum, już teraz nie będzie.
My mamy taki zwyczaj, że wspólnie gotujemy razem z uczniami i słuchaczami studiów. No i potem sobie jemy. Mamy tak zwane smaczne środy. Tam mi się nie podoba zbyt nazwa smaczne środy czy tam wtorki. No i na polskim jest taki zwyczaj, że właśnie czytają i jedzą. No i to jest to nasze gotowanie. Mamy właśnie Galeria Otwarta, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Galeria Otwarta. W Galerii Otwartej dzieją się nie tylko wystawy, ale również właśnie są to takie, jest to takie miejsce spotkań, gdzie właśnie tu jest nauczyciel, uczeń, uczennica, gdzie no nie tylko można porozmawiać, ale również cały czas staramy się, żeby coś, znaczy my się staramy ze swojej strony, żeby było czysto przyjemnie, bo uczniowie mają też taki swój pokój, nie ma pokoju nauczycielskiego, ale za to uczniowie mają swój pokój, chill out oni to nazywają, gdzie sobie przygotowują różne rzeczy, tam będzie też radiowęzeł, no i obchodzą urodziny razem z nami. Wystawy właśnie wszystkich. Kto chce się zaprezentować, to jest to przygotowanie do wystawy. Są wystawy uczniów, słuchaczy, nauczycieli, absolwentów. No jeszcze jaskółka nie pokazuje swoich prac, bo to małe dzieci. Natomiast to są ludzie związani z różnymi środowiskami. Na przykład Michał jest osobą, która prawie nie widzi. No, taka praca Miraż powstała, czyli takie fotografie, które on zrobił już po ukończeniu. Skończył najpierw liceum, potem skończył adres. Studium i bardzo się cieszył, że mógł do nas wrócić i bardzo czekał na tę wystawę. Oczywiście zaprosił rodzinę, znajomych. No i wystawy plenerowe to takie oczywiste, oni uczniowie bardzo lubią się chwalić, prezentować to. Jest to dla nas duże święto. Znowu środowisko Akademii Sztuki Trzeciego Wieku, też się zwykle spotykamy razem. No takie świętowania, to tak jak zwykle mamy to może bardziej tylko urozmaicone, ponieważ mamy grupę teatralną, muzyczną, fotograficzną, więc tak naprawdę dzielimy się tymi doświadczeniami na różne sposoby. Robimy eksperymenty, zapraszamy osoby z zewnątrz, albo kto chce, to może skorzystać z pracowni, nie tylko osoba, która akurat jest na danej specjalności. No to też są takie sytuacje, które się często zdarzają, czyli proces powstawania spektaklu łączy się również z procesem powstawania fotografii, z jakimś koncertem muzycznym i na koniec mamy świętowanie. Mamy taką super salę, która się nazywa CHP, to jest takie pomieszczenie po warsztatach, bo tam kiedyś była szkoła zawodowa. Ponieważ mamy merytoryczną opiekę wrocławską i Akademię Sztuk Pięknych, przychodzą tam czasem do nas na wystawy i chyba teraz w ogóle taką współpracę podejmiemy z Akademią Sztuk Pięknych, ponieważ przestrzeń mi się bardzo podoba i będziemy tam może galerię robić, jeżeli nam miasto pozwoli. No i to jest ten nasz wspaniały CKP. Tutaj Dzień Światła, no właśnie, to jest to, co chciałam pokazać trochę też przez internet. 13 lat już przygotowujemy takie święto, właśnie jesteśmy teraz w trakcie przygotowań, ponieważ jest to coś, co się dzieje już tak naprawdę od początku roku szkolnego. Zapraszamy zwykle gości. I uczniowie, i słuchacze, i panie z akademii, i nasi absolwenci przygotowują taką wspaniałą noc, bo zwykle jest to przeżycie niesamowite, są też koncerty, mam dokumentację, którą napisałam. Jeśli chcecie państwo zobaczyć, to alaart.pl, tam są dokumentacje ze wszystkich dni światła. No, tu ja się pochwaliłam, bo studniówki to też jest coś takiego, co jest zawsze przebierane. I scenografię robią uczniowie. Bierzemy w tym udział wszyscy. I tutaj braliśmy udział właśnie w tym roku w Dobropolskiej Stolicy Kultury. Mieliśmy w barze Barbara łącznie razem ze Skiwą gościnnie występy, ale też to, co było dla nas takie najważniejsze, to pani Kamila Fedasikorska wymyśliła, napisała taki projekt Mosty, Płatka Kapeluszników. No i dzieciaki do nas przyjeżdżały z Warmii, z Wrocławia przez cały semestr. I tam na naszym CHP-ie właśnie robili kładkę, malowali po kolei pewne elementy. Trwało to bardzo długo i zakończyło się właśnie takim przemarszem pięknym. Zbawił Barbara Teatru Lalek i wielkim zdjęciem. Bardzo to było pięknie. Aha, jeszcze brali w tym udział również ludzie z tego naszego zaprzyjaźnionego koledżu w Lwowie. I to było takie niezwykłe, ponieważ oni zupełnie inaczej pracują. Tam ta tradycja ma
doświadczenie dla nich. Natomiast dogadujemy się świetnie i dzielimy się doświadczeniami. Mamy właśnie wspólne plenery, warsztaty, wystawy. Wystawy były zarówno w Lwowie, jak i we Wrocławiu. W styczniu praktycznie było fajne. Współpracujemy również z Centrum Technologii Audiowizualnych i z taką książką teatralną. Uczniowie robią tam charakteryzację. No i dziękuję.